Przed nami Andrzej Pieczyrak, zwycięzca naszego konkursu, dziennikarz obywatelski roku głosami Kapituły. Andrzeju, jak trafiłeś w ogóle do wiadomości 24.pl? Jak wspominasz ten swój pierwszy tekst? Ja szczerze mówiąc miałem przyjemność go moderować i wspominam bardzo pozytywnie, ale chciałbym ciebie zapytać o wrażenia. Szczerze mówiąc, dzięki przede wszystkim Kapitule, a najbardziej to dziękuję Wiadomościom 24 za to, że istnieją. Ja trafiłem przypadkowo, to był mój jakiś akt determinacji. Tak jak napisałem, jestem tylko i wyłącznie skromnym biologiem i mam z czego żyć. Naprawdę mam z czego żyć i to nie było, żeby się pokazać. To była, mówię, jakaś rozpacz. Walczymy o jakieś tam sprawy w Gliwicach. Nie jestem jedyny i nie jestem pierwszy. I trafia to w studnie. Ja już nie będę mówił o prasie lokalnej, która było, nie było, zawsze będzie zależna od samorządów, chociażby przez fakt, że największym reklamodawcą dla gazet lokalnych pozostaje samorząd. Więc trudno tutaj krytykować pana, który karmi. I baliśmy się, że nie będziemy w stanie wyartykułować. I trafiłem na Wiadomości 24 z takim tekstem desperackim. Wszyscy wiemy, czego dotyczył. Chcieliśmy założyć własną gazetę, a zaczęła nas ścigać prokuratura. Więc nawet ta możliwość wyrażenia myśli nam została odebrana siłą rzeczy. I tak tekst leżał, jakieś uwagi, zresztą twoje. Mówię, nie, tutaj nam tego też nie puszczą. I na początku byłem bardzo sceptycznie nastawiony, ale okazuje się, że mimo, że byłem tam przypadkiem, to jest portal dla takich jak ja, którzy mają coś do powiedzenia, coś chcą zrobić, niekoniecznie chcą kogoś wpalić i nie robią to dla poklasku, dla jakichś ambicji, tylko robią to przy okazji, bo mamy z czego żyć, z potrzeby serca. A to, co mnie najbardziej wzrusza w wiadomościach, to jest brak anonimowości. I mówię, dopóki to będzie istnieć, możemy się kłócić, często nawet bardzo ostro i dyskutować. Ale jeżeli mówi to człowiek do człowieka, człowiek z imienia i nazwiska, to dla mnie ma sens. Tak jak mówię, demokracja to nie jest tylko chlapanie jęzorem na lewo i prawo, ale to powinna być przede wszystkim odpowiedzialność za własne słowa. Za to dziękuję portalowi Wiadomości 24, że tam to jest. A przede wszystkim dziękuję za to, co niektórzy krytykują, za moderację. Nikt z nas nie może być dobrym sędzią w własnej sprawie, a każdy nasz artykuł to jest nasze dziecko, więc dobrze, żeby ktoś na nie rzucił okiem. Andrzeju, w twoich pracach, w twoich materiałach przewija się problem trasy średnicowej i tego, jak ona ma przebiegać przez Gliwice. Mocno walczycie z odpowiednim ukierunkowaniem tej trasy, wyprowadzeniem jej poza miasto. Czy możesz uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, jakie są kolejne wasze działania właśnie w kierunku rozwiązania tego, myślę, palącego dla mieszkańców Gliwic problemu? Małe sprostowanie. My nigdy nie walczyliśmy, bo rzeczywiście liczba mnoga tu jest jak najbardziej wskazana. Nigdy nie walczyliśmy z samą ideą drogowej trasy średnicowej. Drogi w zaniedbanym naszym kraju, a przede wszystkim w regionie, jakim jest Śląsk, to jest piląca potrzeba. To nie jest fanaberia, to jest piląca potrzeba. Miasta są zakorkowane, nie można dojechać. Jeszcze do niedawna pokonywało się odległość między Gliwicami a Katowicami, to jest około 30 km w godzinę. No nie czarujmy się, koniami się szybciej jeździ, więc drogi tutaj są niezbędne. Protestujemy od lat, nie tylko my, przeciwko przebiegowi przez Gliwice. Drogowa trasa średnicowa, która ma łączyć Gliwice z resztą Śląska, ma według najnowszych projektów kończyć się za Gliwicami. Mnie się wydaje, że jeżeli coś ma łączyć jeden punkt z drugim, to powinno się na punkcie kończyć, a nie za punktem. I to mówię, nie jest tylko nasz protest. Zarówno urbaniści, jak i architekci, jak i drogowcy mówią, że ta trasa jest najdroższym rozwiązaniem, najbardziej szkodliwym dla miasta i nieprzyjaznym dla ludzi. Mało tego, ten projekt został raz oprotestowany przez Radę Miejską, odrzucony, Radę Miejską miasta Gliwice, jako projekt tworzący niebezpieczeństwo trwałego podziału miasta na dwie strony. Rzeczywiście robimy parę rzeczy w tym kierunku. Wczoraj spotkaliśmy się z wicemarszałkiem Sejmiku Śląskiego, a tydzień wcześniej, 30 stycznia, spotkaliśmy się z wicewojewodą. Mało tego, nasza petycja jest w Parlamencie Europejskim, jest uznana jako zasadną.
Tylko tak jak mówiłem wcześniej, ja nie chcę walczyć ani ze swoim regionem, ani ze swoim krajem, bo praktycznie skarga w Komisji Petycji jest skargą nie przeciwko władzom miasta Gliwice czy samym Gliwicom, tylko przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Ja nie chcę tego robić. Nie było klimatu do rozmów. Nikt z nami nigdy nie chciał rozmawiać. Dopiero dzięki długim naszym zabiegom wojewoda w zeszłym roku przeprowadził spotkanie ekspertów. Eksperci napisali 12 opinii. Wszystkie, niemalże wszystkie, zaczynają się sprzeciw wobec projektowanego przebiegu trasy. Było to 4 lipca, opinie spływały do końca lipca i od tego czasu nic się nie stało. Projektowana jest dopiero ta droga, więc nie stoi nic na przeszkodzie przekazania uwag ekspertów projektantom z prośbą o uwzględnienie. Inwestorem jest Urząd Marszałkowski, właścicielem spółki, która to buduje, jest Skarb Państwa, więc naprawdę są możliwości nacisku, ale nikomu się nie chce, nie wiem. Nawet nie chcę wiedzieć, o co tu chodzi. Widać, Andrzeju, że rzeczywiście żyjesz tym problemem i tym, o czym piszesz. Doskonale znasz każdy niemal niuans. A czy możesz powiedzieć, jak wygląda w ogóle praca takiego dziennikarza obywatelskiego? Mówisz, że masz swoje zajęcie, swój zawód, uprawiasz go z powodzeniem. Kiedy znajdujesz czas na to, żeby jeszcze robić coś obywatelsko, coś dla mieszkańców Gliwic? Kiedy no? Doba ma tylko 24 godziny na dobę, to 24 godziny, to się zgadza. Kiedy? Jeżeli człowiek nawet o dobrej sytuacji finansowej, rodzinnej, z życiem spokojnym zostanie mocno tak szczypnięty, nagle okazuje się, że ten czas znajduje. Ja często na złamanie karku gnam na posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, bo jest akurat temat, który wydaje mi się ważnym. Na sesję biorę urlop, bo to jest najważniejsze. Ja, to już jest nawet anegdotyczne, jeżeli ja przychodzę i proszę o jeden dzień urlopu, to jest pytanie, a w co ty się znowu angażujesz, bo już wszyscy wiedzą, ale ten dzień urlopu mi jest potrzebny, żeby pojechać do wojewody, żeby pojechać do marszałka, żeby być na sesji Rady Miejskiej. Sesje zaczynają się o 15, ja pracuję trochę dłużej, więc nie chcę oszukiwać swojego pracodawcy. Urlopu mamy całe szczęście na tyle, że można go na to wykorzystać, ale to jest konieczny bodziec. Wożę ze sobą aparat. Mam. Wożę ze sobą dyktafon. Te rzeczy są bardzo przydatne, bo często nasze słowa są niestety przekręcane, robi się z nas oszołomów. Ostatnio mnie pracownicy MZUK-u chcieli pobić za to, że fotografuję, jak wycinają drzewa, więc to już jest paradoks, ale takie rzeczy warto ze sobą mieć. To się dzieje przy okazji, tylko przy okazji, ale z potrzeby. No właśnie, bo mówisz, że różnie odbierają waszą działalność. Czy to jest raczej, czy macie jakieś przychylne opinie na temat waszej działalności, czy dzięki temu, że publikujesz na łamach wiadomości, też coś udało się pchnąć do przodu, jakąś sprawę naświetlić? Jak jesteście odbierani w ogóle ze swoją działalnością w Gliwicach? Zacznę od jednej sprawy, którą już opisywałem. Staraliśmy się zarejestrować czasopismo, nie mogąc się przebić. Kartkę A4 złożoną na pół, gdzieś ją tutaj nawet mam. Staraliśmy się zarejestrować i sąd coraz to różne dziwne rzeczy znajdował i odpowiadał tak jak w maksymalnie długim terminie, jaki daje mu ustawa, czyli po miesiącu. Za którymś razem już się tak zdenerwowałem, więc mój artykuł na W24 poszedł. I stał się cud. Pieczątka o rejestracji naszego czasopisma nosi dokładnie tę samą datę, jak ukazał się artykuł na Wiadomościach 24 o tym problemie. Chcę uznać, że jest to zbieg okoliczności, ale nigdy wcześniej sąd mi nie odpowiedział przed upływem miesiącu. A tu mi odpowiedział po 4 dniach i dokładnie tego samego dnia, kiedy pokazał się artykuł na W24. Nie, na pewno. Ludzie często nie cytują, tak samo jak naszej gazetki. Nikt o jej istnieniu nie wie. Ale czytają. I to jest ważne, bo społeczeństwo obywatelskie buduje się, ja powiem tak prozaicznie, od uświadomienia ludziom, że jednak coś mogą, że nie są jednostkami, które nic nie mogą, że jest ktoś inny, że ktoś już próbuje. Z tego się robią chyba wszystkie takie ruchy oddolne. Tak mi się wydaje, powstała Solidarność i tak wierzymy, że powstanie w Gliwicach świadome społeczeństwo obywatelskie.
Na całą Polskę nie mam ambicji, ale sądzę, że nasz przykład też jest dobrym przykładem dla innych. Na przykład zakopiańscy górale protestują przeciwko budowie drogi przez ich tereny. Też mamy z nimi łączność i mamy z innymi ruchami, bo mamy pewne doświadczenia, z których inni korzystają, inni mają inne i można wspólnie coś zrobić, tylko trzeba uwierzyć. Andrzeju, no, na szczęście mamy internet i możesz docierać nie tylko do czytelników w całej Polsce, ale i na całym świecie. I życzę Ci, żeby rzeczywiście Twoje pisanie odnosiło skutek i żeby Wasze problemy udało się naświetlać, nagłaśniać i rozwiązywać pozytywnie. Dzięki serdecznie. Ja też liczę, że wiadomości będą istnieć i nikt nie będzie chciał z nich zrobić głosu jednego ugrupowania, bo mówię, jest to naprawdę bardzo cenna inicjatywa. Jeszcze raz gratuluję sukcesu dzisiejszego. Dzięki serdecznie.